Specjalna noc, specjalny dzień. Witamy Państwa z Sopotu Pick and Roll Club w mistrzowskim wydaniu Super Bowl numer 50 już za kilka chwil w San Francisco. No ale my tutaj w Sopocie razem z mistrzami Polski, z Seahawks Gdynia oraz z drugą drużyną PLFA1 Seahawks Sopot będziemy przeżywać te wielkie emocje. Maciej Cetnerowski, head coach Seahawks Gdynia, Daniel Piechnik, koordynator defense i Lew Dawidowski, head coach drużyny Seahawks Sopot. Na początek kilka słów o drużynie z Gdyni. Maciek, które mistrzostwo było trudniej zdobyć? Czy sezon 2015 czy 2014? Każde mistrzostwo jest bardzo trudno zdobyć, więc tutaj bym w ten sposób to nie oceniał. Wiadomo, 2014 było wyjątkowe i nasi kibice tutaj w Gdyni lokalnie dali nam dodatkowe siły, by walczyć, ale też w zeszłym roku chcieliśmy być pierwszą drużyną, która obroni tytuł i to się udało, więc zawsze, jeżeli dojdziesz do tego meczu finałowego, to motywacja jest taka sama. Jeden mecz o cały sezon i nam się udało to zrobić już trzykrotnie w 4 lata. Daniel, w poprzednim sezonie drużyna Panthers Wrocław wydawało się, że jest niezwykle silna, miała fenomenalny sezon zasadniczy. W spotkaniach z Wami no, też nie mogliście za wiele powiedzieć tak naprawdę, była lepsza drużyna Panthers. I myślisz, że to ich zawiozło właśnie w finale? Myślisz, że ta pewność, gramy u siebie, gramy na własnym stadionie, wygraliśmy wszystkie mecze, zostaniemy mistrzem Polski, myślisz, że to ich zgubiło? Ja myślę, że pewność siebie przed meczem finałowym jest czymś dobrym. Mianowicie, my też byliśmy bardzo pewni siebie, ale my mieliśmy też tą pokorę wobec przeciwnika. Wiedzieliśmy właśnie, że Panther jest drużyną, która 2 razy pokonała nas w sezonie zasadniczym, to dość wysoko. I wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, zagrać na 100% swoich możliwości. I już od czerwca przygotowywaliśmy się do tego meczu w sposób szczególny. Analizując błędy, jakie popełniliśmy w tych pierwszych 2 meczach przede wszystkim, żeby skupić się na tym, żeby nie popełnić po prostu w finale. I w finale tych błędów popełniliśmy zdecydowanie mniej, dzięki czemu udało się nam rozegrać najlepszy mecz w sezonie i wygrać to spotkanie. Lew, wy również graliście w wielkim finale, również na Narodowym Stadionie jakby. Czego zabrakło Wam, aby awansować do top ligi? No nam przede wszystkim zabrakło koncentracji w drugiej połowie meczu, spotkania. Zaważyło no, perfect season na pewno, dlatego że zawodnicy byli przyzwyczajeni do wysokich zwycięstw w trakcie sezonu i niestety no, przełożyło się to na finał, gdzie no, przegraliśmy ten mecz w głowach, tak? Ale gratulacje dla Krakowa, dlatego że przyjechali przygotowani, skoncentrowani. W pierwszej połowie jeszcze prowadziliśmy, w drugiej oni no mieli więcej gazu, więcej drive'u i wygrali ten mecz. No, czasami tak bywa w sporcie. Można powiedzieć, że podzieliliśmy los Wrocławia, ale tutaj u siebie, na swoim podwórku. Perfect season, ale finał no, dla nas niestety przegrany. Maciek, pamiętam pierwszy sezon, kiedy my pojawiliśmy się na spotkaniach Seahawks. Te mecze były długie, było bardzo dużo żółtych flag. Było widać jeszcze takie zdecydowane nie do końca rozumienie tych przepisów futbolu amerykańskiego, ale minęło kilka lat. Mecze są szybkie, dynamiczne i zdecydowanie lepsze dla oka. Jak ty to oceniasz? Zdecydowanie to w ten sposób oceniam, że jednak wraz ze wzrostem poziomu zawodników te mecze są znacznie ciekawsze na wyższym poziomie. Też co podkreślają sami sędziowie, to nie jest moja opinia, oni też pracują nad sobą, żeby jak najlepiej sędziować mecze, żeby ta mechanika sędziowania była o wiele lepsza, więc zarówno te mecze się odbywają szybciej, bo zawodnicy lepiej rozumieją, co się dzieje na boisku, ale także sędziowie. My jako liga uważam, że idziemy cały czas do przodu i za kilka lat to się, myślę, że dogonimy te silne ligi europejskie, a co będzie dalej, no to już jest kwestia zaangażowania właśnie zawodników, trenerów, sędziów i wszystkie osoby, które są zaangażowane w futbol amerykański w Polsce. Maciek, jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Jaki trzeba mieć budżet futbolu amerykańskim, aby zostać mistrzem Polski?
Myślę, że to trudno powiedzieć, jaki budżet jest potrzebny. Wiadomo, że mamy bardzo wspaniałych od kilku lat zawodników amerykańskich, którym trzeba opłacić, żeby oni podnosili poziom naszej drużyny, ale trzeba pamiętać o jednym, że 9 zawodników na boisku zawsze to są Polacy i to trzeba inwestować w nich, jeżeli chodzi o szkolenie, więc tak naprawdę, jeżeli masz dobrych Polaków, to wjedziesz prym w tej lidze, więc no... Ciężko jest mi oceniać, jak wygląda to w innych drużynach, ale myślę, że powyżej 100-200 tysięcy trzeba mieć, żeby klub mógł dobrze funkcjonować. Jaki jest nasz budżet, nie mogę zdradzić z powodu umów sponsorskich, jakie posiadamy, ale są to dosyć spore pieniądze, jeżeli chodzi o sport amatorski, ale no nie dorównuje to w żadnym wypadku do pieniędzy, które posiadają profesjonalne kluby. My każdą złotówkę, którą wydajemy, wydajemy po to, żeby nasi zawodnicy mieli jak najbliżej profesjonalnych warunków do trenowania i grania, i to jest najistotniejsze. Myślę, że trzeba przede wszystkim inwestować, jakie pieniądze się nie ma, inwestować w polskich zawodników, a reszta to jest całkowita otoczka. Daniel, na spotkania, szczególnie te finałowe, przychodziło naprawdę wiele osób. Co wy jako zawodnicy, jako trenerzy czuliście, wychodząc na stadion we Wrocławiu, który był w dosyć sporej mierze wypełniony kibicami, i to szczególnie chyba kibicami jednak Panthers Wrocław? I co wy wtedy, jak wy możecie się zmobilizować? Jak ty możesz zmobilizować swoją formację do tego, słuchajcie, tutaj są wszyscy, prawie wszyscy to są kibice Panthers. Co możesz powiedzieć zawodnikom w takim momencie? My przede wszystkim skupiliśmy się na naszych kibicach, którzy pomimo tego, że 2 razy w sezonie regularnym wysoko przegraliśmy z Panthers, postanowili wybrać się w tą daleką podróż z Trójmiasta do Wrocławia. Dlatego też w momencie, kiedy mieliśmy rozgrzewkę, postanowiliśmy podejść do nich i podziękować już przed meczem im za to, że są z nami, tak? Bo to było dla nas bardzo ważne, bo wiele osób w Polsce na nas nie stawiało. Skreśliło nas przed tym meczem, to miała być tylko formalność. My i nasi kibice czuliśmy, że jednak jesteśmy w stanie wygrać z Panthers, tak? Co w końcu się udało. I dlatego skupialiśmy się przede wszystkim na naszych kibicach. Widzieliśmy, jak żywo reagują na to, co się dzieje na boisku, i naprawdę dodali nam dużo sił w tym meczu. Lew, czy drużynę Seahawks Sopot w tym sezonie stać będzie na awans do Top Ligi, czy jednak jeszcze nie? No my w każdym sezonie gramy po to, żeby wygrać całą ligę. Jak będzie w tym sezonie, zobaczymy. Nie ukrywam, że jest to sezon tak zwanej przebudowy, bo wielu zawodników z Sopotu przeszło do Gdyni, co jest no, dla nas pewnym wyróżnieniem, dlatego że wyskoczyli ten poziom wyżej, a różnica między PLF 1 i Top Ligą jest znacząca. No i zobaczymy jak ten sezon pójdzie. Mamy wielu obiecujących nowych, młodszych zawodników. W tym roku zrezygnowaliśmy z importów z Ameryki na rzecz rozwoju naszych polskich zawodników, polskich rozgrywających, skrzydłowych i tak dalej. No i zobaczymy. No cele są zawsze jak najbardziej szczytne, czyli zwycięstwo całej ligi. Myślę, że jest do osiągnięcia, no ale sezon pokaże, zweryfikuje wszystko boisko na końcu. Maciek, będzie trzeci tytuł czy nie? Znaczy, jeżeli będziemy dalej tak trenować, jak teraz trenujemy, szanse są spore. Zrobiliśmy wszystko, aby ta drużyna w roku 2016 była mocniejsza niż 2015. Nie chcę za kilka lat wspominać, jaki wspaniały był okres pomiędzy 2012 a 2015, że to był najlepszy okres w historii Seahawks. Ja chcę, żeby były jeszcze lepsze okresy. W tym roku udało nam się sprowadzić dodatkowego trenera, który jest wielką pomocą dla mnie i Daniela. John Domen będzie naszym ofensywnym koordynatorem. Znowu udało się zatrudnić bardzo dobrych obcokrajowców, a myślę, że Daniel tu się zgodzi ze mną, że nasz polski skład też jest lepszy. Doszło dużo wartościowych zmienników, czego nie mieliśmy w zeszłym roku. Wzmocniły nas zawodnicy z Sopotu, zawodnicy z Gdańska, inni zawodnicy z całego kraju, więc ja pozytywnie podchodzę do tego sezonu. Jednak jeżeli chodzi o ten mecz o mistrzostwo, on jest jeszcze bardzo daleko i my będziemy starali się wygrać w każdym meczu, więc na razie koncentrujemy się na tym w tej chwili najważniejszym meczu, czyli 2 kwietnia przeciwko Lowlanders w domu. Chcemy dać naszym kibicom bardzo dużo radości i zacznijmy serię zwycięstw przede wszystkim, długą serię zwycięstw.
Panowie, teraz przejdźmy już do tego, co niedługo w NFL finał Super Bowl, ale najpierw, zanim o samym meczu, w tym sezonie od, nie pamiętam dokładnie której kolejki, w telewizji Eleven Sport pojawiły się transmisje na żywo. Czy uważacie, że takie transmisje mogą przyczynić się do rozwoju futbolu amerykańskiego w Polsce? Wiadomo, kto chce oglądać, ma NFL Game Pass, ale dla zwykłych, normalnych ludzi to jest coś nowego. I czy to może się przyczynić do tego, że na przykład na Narodowym Stadionie Rugby pojawi się kilka osób więcej? Jak wy to oceniacie? Myślę, że tak. Myślę, że każda ekspozycja futbolu amerykańskiego w telewizji jakiejkolwiek, choćby w programach, które nie są bezpośrednio związane z futbolem, przyczynia się do popularyzacji sportu. Być może ktoś, kto zobaczy mecz w Eleven Sports Network, zainteresuje się, czy w jego okolicy jest drużyna i przyjdzie na trening. Miejmy nadzieję, że raczej przyjdzie na trening, niż będzie próbował zakładać kolejne drużyny, szczególnie w takich małych ośrodkach, bo tutaj mam jakieś też takie zjawisko, że każdy chce mieć drużynę futbolową, jednak bym był za tym, żeby najpierw dołączać do drużyn bardziej doświadczonych, niż zakładać coś od nowa. Lew? Jak najbardziej. No, my z Andre White'em się przejeździmy też prywatnie, poza boiskiem. I uważam, że no, tak medialny człowiek jak on, no, bo jest taką osobą rozpoznawalną, ma swój specyficzny styl bycia, śledzi modę, czego no, wśród innych zawodników futbolu amerykańskiego nie można powiedzieć. Myślę, że dotarł do rzeszy fanów, którzy wcześniej no, nie słyszeli za bardzo o takiej dyscyplinie, którą jest futbol amerykański. I co jest ciekawe, to widać zresztą na rekrutacjach, bo kilku ludzi z takiego środowiska do nas trafiło, do Sopotu, i zobaczymy, jak im pójdzie, prawda? No. Więc... Lew, polecam tobie obejrzeć jednak ten program. Zaraz dowiesz się, że Daniel trochę cię tutaj wkopał, ale to nic. Dowiedzieliśmy się oczywiście o Andrew Wynie, który występował w Top Model. Dobrze, już sam mecz, samo Super Bowl. Cam Newton kontra Peyton Manning. Manning, który prawdopodobnie po dzisiejszym meczu zakończy karierę. Może go ten mecz zakończyć z mistrzostwem. Ale najpierw chciałbym pomówić o finale konferencji. Pierwszy mecz Denver Broncos, New England Patriots. No i aż żal mi było tam Toma Brady'ego. On leżał na tym boisku no, zdecydowanie wiele, wiele razy. Tak się chyba wydaje, że defense drużyny New England Patriots został nawet nie w szatni, a chyba w samolocie w drodze na mecz. No na pewno chodzi ci tutaj o linię ofensywną. Rzeczywiście cały sezon New England Patriots mieli problemy z linią ofensywną i to było widać w tym meczu wyraźnie. Z drugiej strony widać było, jak bardzo doświadczony i bardzo dobry rozgrywający może maskować przez cały sezon braki na tej pozycji. Jednak w tak ważnym meczu przeciwko tak dobrej defensywie, jaką mają Denver Broncos, no już tego się nie dało zamaskować i rzeczywiście dotarcie do Toma Brady'ego było kluczowe. Jak będzie dzisiaj z Broncos, czy też uda im się dotrzeć do Cama Newtona, no to pokażę, ale na pewno będzie to kluczowa rzecz, jeżeli Denver Broncos mają wygrać, bo definitywnie są czarnym koniem tego spotkania. Daniel, ty jako koordynator defensywy, jak oceniasz postawę w tym spotkaniu defensywy Denver Broncos? Bardzo mi się ten mecz podoba przede wszystkim, bo to był taki mecz defensywny. Peyton Manning nie miał najlepszego spotkania, Tom Brady nie mógł mieć dobrego spotkania bez wsparcia linii ofensywnej. Nie było gry biegowej, więc ten mecz ciągnął się troszkę długo. Pamiętam, że jeszcze mogła być jeszcze dogrywka, tak? Że mogliśmy godzinami oglądać ten mecz. No mi się podobała defensywa Broncos, to jest na pewno coś, co może zainspirować ludzi w Polsce, tak? Do kreowania jakiejś takiej fajnej defensywy, która jest dynamiczna, nieprzewidywalna, uderza z różnych stron, to jest takie bardzo, bardzo moim zdaniem widowiskowe. No i Von Miller jest takim zawodnikiem, który potrafi zdominować tak naprawdę linię wznowienia akcji i to co on robi z tym prawym taklem podczas tego meczu przychodziło po prostu pojęcie. Tak naprawdę to on jakby zamknął całą jedną stronę ofensywy Patriots, nie? Także było fajnie się to oglądało.
tym bardziej, że nie było mi żal widzieć, że Tom Brady tak obrywa. A Ciebie poproszę o ocenę drugiego spotkania. Drużyna Carolina Panthers miała fantastyczny sezon, tylko jedna porażka. Można powiedzieć, że zdominowała te rozgrywki w sezonie zasadniczym, tak jak teraz to robią Golden State Warriors w NBA z fantastycznym wynikiem 45-4. Spotkanie najlepszej defensywy Denver kontra najlepsza ofensywa z Caroliny. Jak myślisz, kto dzisiaj okaże się lepszy, kto przechytrzy rywala? No ja uważam, że Cam Newton no, w końcu dojrzał jako taki bardzo solidny rozgrywający w Carolinie. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy takie zjawisko, które się nazywa przebudową drużyny. Czasem to trwa kilka lat. I Carolina no, uparcie szła do celu, zebrała swój skład, tak, z którym mają niewątpliwy sukces, no bo tak jak mówiłeś, jedna przegrana w sezonie. I uważam, że jeżeli będą dalej w tym samym, że tak powiem, cugu zwycięstw, będą psychicznie wytrwali, to mają jak najbardziej szansę rozbić tą defensywę mocną Denver. Ale no, nie spisujmy na straty jednak Paytona, bo to jest prawdziwy lider i mimo, że ma swój wiek, to tak naprawdę ma też doświadczenie w tak ważnych meczach, więc no tutaj czasami, jeżeli jedna formacja nie domaga, to druga musi ją pociągnąć. Uważam, że nawet jeżeli defensywa Denver gdzieś tam straci parę, to jednak Payton z ofensywą dadzą radę wyciągnąć. Ale zawsze może być różnie, bo na ostatnim Super Bowlu to Payton jednak no, miał trochę kiepski występ. No ale nie wszedł w mecz tak, jak powinien. Więc no mówię, no futbol to jest piękno właśnie tego sportu, że bookmacherzy sobie gdybają, my tutaj też siedzimy, możemy robić predykcje, ale no, czy finał Top Ligi najnowszy, czy właśnie mecze NFL pokazują, że ten sport, no jednak ciężko cokolwiek tutaj powiedzieć, tak, w tym temacie, więc no, bądźmy fanami dobrego futbolu. Maciek, czy uważasz, że dzisiaj Cam Newton będzie leżał tyle samo razy, co Tom Brady, czy offense do tego nie dopuści? Znaczy, sądzę, że jednak linia ofensywna Caroliny jest o wiele lepsza niż w tym roku była linia ofensywna New England Patriots. Trzeba też spojrzeć na to, że Cam Newton, i tu mówię bez żadnych ogródek, jest przyszłością quarterbacków w NFL. Tak? Jest zawodnikiem dużym, właściwie zbudowanym jak tight end, jest bardzo mobilny, ma bardzo dobre ramię, tak? I nawet jeżeli jest sytuacja, w której linia defensywna się przebija przez linię ofensywną, może uciec i użyć swojej siły lub szybkości, by tego uniknąć, więc na pewno nie spodziewam się tego, że będzie leżał na ziemi tyle, ile Tom Brady. Spodziewam się raczej, że będzie miał dużo sukcesów w tym meczu. Ale tak jak mówię, zobaczymy, jaki plan przygotował defensywny koordynator Broncos. Na pewno mieli ten czas, wykorzystali bardzo dobrze. Jest to wielki mózg, dlatego Broncos są w Super Bowl, bo ich defensywa była bardzo dobra. O dzisiejszym meczu, tak jak mówiłem na początku, można powiedzieć wiele. Zawrotne ceny biletów, zawrotne ceny reklam, fantastyczne występy, fantastyczna oprawa tego wszystkiego. No i tak naprawdę chyba w dniu dzisiejszym nie można być Amerykaninem, jeżeli nie zasiądzie się przed telewizorem i nie będzie oglądało Super Bowl. Co według Was powoduje ten fenomen, którego nie ma, równie popularna w Ameryce koszykówka czy hokej na lodzie? Znaczy, tutaj odpowiedź jest dość prosta. Oprócz tego, że futbol amerykański jest uważany za taki narodowy sport w Stanach Zjednoczonych, jest to sport, który właściwie tylko w Stanach osiąga tą popularność, to specyfika futbolu amerykańskiego jest to, że tylko jeden mecz decyduje o mistrzostwie. W koszykówce, w hokeju, w baseballu trzeba wygrać tych meczy 4 z 7, żeby zostać mistrzem kraju, a tutaj jest jeden mecz, więc wszystkie oczy całego narodu są skierowane w tym samym czasie na dwie drużyny i dlatego jest to takie wielkie święto tego sportu, że ludzie mogą rzeczywiście skupić się na tym meczu. Odbywa się on w niedzielę, kiedy wszyscy mają wolne i to jest cały ten fenomen tak naprawdę. Daniel, czy jakbyś miał wybór pojechać na Super Bowl i wydać no, naprawdę duże pieniądze, a pojechać na inny mecz futbolu amerykańskiego w NFL,
a ten dzień jednak spędzić tutaj z kolegami, ze znajomymi przy piwku, co byś wybrał? Nie no, myślę, że wyjazd na Super Bowl jest jakimś takim marzeniem dla nas, tak? Myślę, że powolutku mogę zacząć składać pieniążki. Joe Flacco wkrótce kończy karierę, mam nadzieję, i Ravens jeszcze będą mieli szansę na Super Bowl. Ale co ty byś wybrał? Ale z tailgate party czy bez? Z tailgate party czy bez? Nie ważne, taki żarcik. Bez. Nie, no to zdecydowanie wybrałbym tutaj towarzystwo. Dlaczego? Dlatego, że no, nie kibicuję specjalnie, to nie są moje drużyny, ani jedna, ani druga, a wolę ten czas spędzić z rodziną i przyjaciółmi. Gdyby nie było takiego wyboru, to oczywiście bardzo chętnie bym pojechał na Super Bowl do Stanów, na pewno. Tutaj za naszymi plecami możemy już powoli oglądać, co się dzieje. Za chwilę będzie uruchomiony Game Pass, więc będziemy mogli już oglądać spotkanie na żywo. Więc ostatnie pytanie. Kto i dlaczego? Znaczy ja podejdę do tematu z punktu widzenia kibiców futbolu amerykańskiego. Bardzo bym chciał, żeby Broncos wygrali. Chciałbym, żeby Peyton zakończył z drugim pierścieniem Super Bowl. Ja jestem wielkim fanem Giants, więc chcę, żeby brat Eli'a także miał te dwa Super Bowly za sobą, dwa zwycięskie Super Bowle. A Cam Newton jeszcze ma czas. To jest, tak jak mówię, przyszłość quarterbackowania w NFL-u. Jego czas przyjdzie, a niech starszy, zasłużony, rozgrywający zakończy karierę w wielkim stylu, zakończy karierę jako mistrz USA, a właściwie mistrz świata, jak to nazywają Amerykanie. Rozsądek podpowiada, że Panthers są faworytem i Cam Newton jest naprawdę rewelacyjnym zawodnikiem, ale po prostu nie mogę kibicować Panthers, więc chciałbym, żeby to Denver Broncos i Peyton Manning zakończył, że chcemy, żeby Peyton zakończył właśnie karierę w spektakularny sposób i zapisał się na kartach historii futbolu amerykańskiego jako ten, który też dwa razy zdobył Super Bowl, bo na pewno przebieg jego kariery jakby pokazuje, że zasługuje na ten kolejny tytuł. No tutaj nic dodać, też kibicuję osobiście Peytonowi i liczę na to, że właśnie on wygra to mistrzostwo, dlatego że no kończy karierę i wydaje mi się, że zasłużył. Wrócił po ciężkiej kontuzji dwa razy, więc no, widać, że ma tą chęć do grania, ale no niestety czas dopada wszystkich. I no, miejmy nadzieję, że on to wygra, tak jak powiedział trener Cetnarowski, że Cam Newton ma jeszcze czas, ale pewnie ta batalia dwóch bardzo dobrych rozgrywających, którzy grają w zupełnie różnym stylu, będzie bardzo widowiskowa dla nas, dla kibiców, więc świętujmy to święto futbolu. Tam za naszymi plecami już widać, tam już się dzieje przed momentem Stevie Young, trzykrotny mistrz z 49ers. Panowie, dziękuję, no a tutaj oczywiście Maciej Cetnarowski je podaje 4 razy, tam pisało 3, przepraszam. Stevie Young 3, rzeczywiście, Joe Montana 4. Tak, 3, no widzisz 3. No to cóż, my już czekamy na ten fantastyczny mecz, $50 milionów za 30 sekund, Coldplay przerwie. Tutaj będzie się działo już za no, 2 godziny, więc czekamy i zapraszamy również do oglądania. Maciej Cetnarowski, Daniel Piechnik, Lew Dawidowski. Wesołego Super Bowl!